Kiedyś, żeby móc włączyć chłodzenie albo ogrzewanie w samochodzie zdalnie, to trzeba było bardzo dużo dopłacić za specjalną funkcję, ze specjalnym dodatkowym urządzeniem w topowych wersjach, zazwyczaj z klasy premium. A jak szukaliśmy samochodu na parkingu wielopoziomowym, bo nie wiedzieliśmy, gdzie go dokładnie zostawiliśmy, to trzeba było się naklikać tym pilotem, żeby światła awaryjne w naszym aucie pracowały i gdzieś tam w końcu nam się to auto objawiło. Ale dzisiaj takie rzeczy, nawet w podstawowych wersjach, mamy chociażby w Toyocie dzięki aplikacji. Jest ze mną Mateusz. Mateusz dłubie w telefonie, bo w telefonie ma schowaną aplikację. Mighty Mateuszu, tak? Tak, tak się nazywa. Cześć, Robert. Aplikacja. Cześć. No i co? Okazuje się, że fajnie, mamy takie funkcje w aplikacji Mighty, ale nie w każdej wersji, nie każdego wyposażenia w naszych obecnych samochodach działają wszystkie z nich, prawda? Dokładnie tak. No to wzięliśmy dwa samochody, dwa niby identyczne auta, Yarisy, Crossy. No to co, to może pokażmy, co możemy zrobić z Twojej aplikacji, w Twoim telefonie, w tym samochodzie. Przede wszystkim powiedz, co trzeba zrobić najpierw, jak już kupimy auto, żeby móc się w ogóle z tej aplikacji połączyć z tym samochodem. To po pierwsze musimy sobie nasze konto Moja Toyota sparować z aplikacją Mighty. Czyli tak, zakładamy sobie konto w internecie. Tak. Parujemy to w aplikacji Mighty, mając konto naszym z tym samochodem. Tak. I dzięki temu mamy dostęp do tych tras naszego auta, do zużycia paliwa, takich podstawowych rzeczy, które już były od dłuższego czasu. To Mateuszu, co możemy przez aplikację Mighty w aucie podstawowym z manualną klimatyzacją i z manualną skrzynią i z kluczykiem takim klasycznym wkładanym do gniazda zrobić? Tak, więc biały samochód, czyli ta wersja podstawowa, ma te dwie podstawowe funkcje. Czyli po pierwsze możliwość zamknięcia i otworzenia auta z aplikacji. Myślę, że przydatna rzecz, bo zostawiamy gdzieś auto, zapominamy, czy zamknęliśmy, no to sobie sprawdzimy, o, jest otwarty, klikamy a to jest i zamykamy. Bo rozumiem, że on nam krzyczy, że mamy niezamknięte auto. Tak, tak? Jeżeli wysiądziemy z auta, odejdziemy gdzieś, to w ciągu tam, myślę, to jest 5-10 minut, wyskoczy nam komunikat na telefonie, zapomnij zamknąć samochodu, nie wiem, wróć albo zamknij go zdalnie z aplikacji. To jest ta pierwsza. I wtedy klikasz, tak? Klikam, zamykam samochód, ale myślę, że druga funkcja, która jest w tym podstawowym Yarisie Cross, która jest, no, jak dla mnie dużo bardziej przydatna, to jest możliwość włączenia zdalnie świateł awaryjnych. Czyli takie szukanie na wielopoziomowym parkingu, tak, parking w galerii naszego samochodu w gąszczu innych aut. Tak. O, jedziesz? O. I teraz możemy sobie na parkingu chodzić i szukać samochodu. Oczywiście 30 sekund. Ale działa w każdym razie. Działa. To, co jeszcze Ci, Robert, powiedziałem, auto mamy w tej chwili otwarte, więc może je jeszcze przy okazji zamkniemy. Oczywiście potwierdziłem, że te kluczyki mam w kieszeni. Jak widzicie, dzięki nowej technologii, nawet w podstawowych wersjach dziś produkowanych i sprzedawanych przez Toyotę samochodów, możemy sobie zdalnie sterować paroma wybranymi funkcjami. No ale tutaj mamy hybrydę z automatyczną skrzynią biegów i z automatyczną klimatyzacją i z inteligentnym kluczykiem, czyli uruchamianą i wyłączaną z przycisku. Mateuszu, tu też się sparowałeś z tym samochodem. Tak, to co tu mamy więcej? Oprócz tych podstawowych funkcji, o których już powiedzieliśmy, czyli zdalnego zamykania, otwierania auta czy poszukiwania na parkingu, w tym aucie mamy jeszcze klimatyzację automatyczną, zdalną. Czyli jak mamy taką pogodę jak dzisiaj, plus śnieg, zaszronione szyby, w środku minus 5, tak jak na zewnątrz, to jak nie chcemy wsiadać do zaszronionego i zimnego samochodu, wręcz mroźnego, to możemy sobie zdalnie uruchomić klimę i nagrzać. Tak, nagrzać albo w lato oczywiście schłodzić. O, pięknie. Kliknąłem. Za chwilę, zresztą możemy zobaczyć przez szybę, bo panel klimatyzacji nam się uruchomi w ciągu chwili. Auto ustawi tę samą temperaturę, którą zostawiliśmy wysiadając. I zobaczcie, działają wszystkie instrumenty w aucie. Mamy podświetloną deskę, mamy centralny wyświetlacz, no ale przede wszystkim działa klimatyzacja. I ta klimatyzacja w tej chwili mocno nam dogrzewa, bo zimno na zewnątrz, środek i wsiądziemy, Mateuszu, do ciepłego auta. Dzięki Twojej aplikacji. Tak, oczywiście to, czy nam się silnik włączy, czy nie, no to zależy od poziomu też baterii hybrydowej i naładowania, bo tak nie będzie zawsze. No ale teraz mamy zimno, pewnie jeszcze rozładowałeś baterię, jak tutaj jechałeś, tak, więc tak. Silnik nam się uruchomił i dogrzewa auto. Oczywiście jak to uruchamiamy, czy będziemy chcieli uruchamiać, to musimy pamiętać, żeby to auto stało też w bezpiecznym miejscu, no bo nie zamkniemy samochodu w malutkim garażu ciasnym, żeby nam tutaj spaliny nie nagromadziły się w garażu, ale odpowiednie komunikaty, co powinniśmy sprawdzić przed uruchomieniem,
podpowiadana nam aplikacja. No to moi drodzy, ja mam wnioski racjonalizatorskie. Trzeba iść z duchem czasu. Kupujemy nową Toyotę, instalujemy w telefonie aplikację, logujemy się, otrzymujemy dostępy do tych wszystkich funkcji zdalnych dostępnych dla danego modelu w danej wersji i z nich korzystamy. Bo lepiej sobie życie ułatwiać niż utrudniać. A ja Ci, Robert, włączyłem światło awaryjne, żebyś znalazł swój samochód. Zobacz. Dzięki.